Jelenia, na dole jest co? Sycylijska mafia za nami chodzi po nocy. I zimno nas obudziło, ją nogi odmarznęte. Trzymaj kierownicę! Radio Maryja. Czemu tam stoi morda? No proszę bardzo. I fani smoku, akura kucharka. Siemandero, jest sobota, 9 rano, balerunek jest zapakowany i lecimy do Włoch, a dokładnie do Toskanii. Przez pierwsze dwa kraje przelecimy autostradami, czyli potraktujemy je tranzytowo. Później wbijamy się do Włoch, a we Włoszech będziemy się snuć alpejskimi lokalnymi dróżkami i liczymy na zajebiste widoki. Jeżeli chcecie zobaczyć to z nami, to zapraszam do samochodu. A fakt, zapomniałem, że nie wszyscy wejdziecie do samochodu, ale jeżeli jesteście ciekawi naszej drogi i chcecie usłyszeć kilka porad odnośnie naszej trasy z Polski do Włoch, to śledźcie nas na YouTube. I tam wszystko wam pokażemy i zdamy z wszystkiego relacje. Także bądźcie z nami na YouTubie. No i pierwszy wymuszony postój. Idziemy po winetę. Jesteśmy w Czechach. Idziemy sobie na stacji benzynowej kupić winetę. Ponieważ w Czechach są po cenach ponoć nominalnych. Zobaczymy. Dostaliśmy cynkrzy właśnie na tej stacji benzynowej Euro Oil. Są winety w cenach nominalnych, bo po polskiej stronie życzą sobie około stówki za winetę, która kosztuje 74 zł. Która powinna kosztować 74 zł, czyli naliczają sobie tam Polacy jakieś prowizje. Jeszcze taka informacja, odcinek Polski w kierunku Ostrawy o długości 20 bodajże kilometrów jest bezpłatny, także można sobie spokojnie przejechać, kupić gdzieś w Czechach winetę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w Polsce winety są dużo, dużo droższe. Tak widać, takie są ceny winet, można nawet na Austrię tutaj kupić. Ale na Austrii są droższe niż w Austrii, z tego co widzę. Po 10-dniowe tu są po 11, a w Austrii są po 9 euro. W czeskiej winietce wpisujemy numer rejestracyjny samochodu i klejemy w dolnym prawym rogu od strony pasażera. Przez całe Czechy pośpiesznie przejechaliśmy autostradą. A jeżeli ktoś będzie dysponował chwilą czasu, polecamy przepiękne miasto Mikulow z licznymi zabytkami typu Zamek Mikulow czy Kozi Hradek. Miasto to znajduje się na granicy czesko-austriackiej. Kolejny przystanek, tym razem w Austrii. Jesteśmy tuż za granicą. Zatrzymaliśmy się, żeby kupić winetki, bo po czeskiej stronie sobie śpiewali na stacjach 11 euro. Tuż przy granicy austriacko-czeskiej, po czeskiej stronie były winety po 16 nawet euro sobie żądali. Także tutaj na miejscu kupujemy, na miejscu, czyli w Austrii, kupujemy winety w cenach nominalnych, czyli 9 euro na 10 dni. Jeżeli ktoś jedzie na dłuższy okres, czyli powyżej 10 dni poza Austrię, to radzimy wykupić dwie winety 10-dniowe. Bardziej się to opłaca niż jedna wineta dwumiesięczna. Zaraz się dowiemy, jaki koszt tej winety. Ile kosztowała? 9,20, no czyli wszystko ok. Także kawałeczek, nie bać się, tu nie jest odcinek żaden płatny, nie jest to autostrada, podjechać jest żółty budyneczek z takim szyldem Road B7. Tak łatwo zlokalizować po prawej stronie od Czech jak się jedzie. A w tle, za tym budynkiem widzimy piękny pałac w Mikulowie. Pałac podejrzewam królewski, bo naprawdę wygląda imponująco. A na górze jest też tam jeszcze jakiś kościółek, który mam nadzieję jakoś tam widać. Ktoś się rozbił. Ładnie. Ktoś sobie tutaj Aschenbecher se ktoś zrobił, czyli popielniczkę. A winetka jest już naklejona. Proszę bardzo, tak wygląda 10-dniowa. Tak jak wspomniałem wcześniej, kupować dwie 10-dniowe bardziej się opłaca niż jedna dwumiesięczna. Ok. To lecimy dalej szukać jakiejś miejscówki, żeby coś wszamać. Zaczynamy się do głodni, a
Polak głodny, zły. Także lecimy szukać miejscówki ze stoliczkami najlepiej. Hello. Przystanęliśmy, żeby się zatrzymać na chwilę, rozprostować kości i zatankować paliwo, jak i napić się kawy. Ale pokażę wam taką fajną ciekawostkę. Taka ciekawostka. Jeszcze takie dystrybutory, jak kiedyś u nas były, i te cyferki po prostu przelatują. To nie są elektroniczne. A może są jakieś elektroniczne, ale takie strasznie archaiczne. One po prostu tam przelatują. Nie ma takich wyświetlaczy, jak przyzwyczailiśmy się w dzisiejszych czasach na stacjach benzynowych. Ale mam nadzieję, że paliwo będzie dobrej jakości. A widoczki tutaj są takie. Czyli widoczki całkiem fajne. Jak na Austrię przystało, teren górzysty. Jesteśmy teraz w takiej Niecce troszeczkę. Bardzo fajny klimat, bardzo. I w takim właśnie klimaciku wypijemy sobie kawę. I teraz właśnie jest termos. Bata już szykuje tutaj termosik. Balerunik jak na razie daje radę. Sprawuje się bardzo dobrze. To nie rysa. Sprawuje się bardzo dobrze. Śmiga, jedzie, nie kaszle, bez zadyszki. A teraz wam pokażę te ławeczki dwie. Sobie ludzie przychodzą i palą papierosy, między innymi, bo jest Aschenbecher. Ale fajnie, bardzo przyjemnie. Z tej strony nie ma takich spektakularnych widoków jak z tamtej, ale elegancko. Godzina jest 16:37. Bardzo dobry czas mamy do granicy, myślę, że około 200 km do granicy z Włochami. A we Włoszech chcemy sobie przycupnąć, znaleźć fajne miejsce i wyspać się. Jeszcze wam pokażę cuda austriackiego rękodzieła. Zobaczcie. Motor Perta 40. Mamy tu konik. Nie na biegunach, a na nogach. To jest korek analny chyba, drewniany. Tak mi się skojarzyło, nie wiem czemu. No i tak wygląda ten motor. To jest jakiś tam prototyp Harley'a, podejrzewam. A to tu jest napisane nie dotykać. Kaj. Nie tu. Nie. U kunia na dole jest co? Kuń. Kuń mo kunia. Zwłaszcza, że wystają takie zęby prawdziwe. Chodź no. Realne zęby kunia. Ale koniowi się w zęby nie zagląda, także nie będziemy zaglądać. Nie odkryjemy czegoś nowego, jeżeli stwierdzimy, że austriackie drogi to uczta dla podwozia wszelkich przejeżdżających przez nie pojazdów. I przyznać trzeba, że jeździ się po nich bardzo komfortowo. Oznakowanie dróg jest niebywale przejrzyste i w każdym aspekcie przemyślane. Chcemy też was poinformować, że ceny paliw na stacjach przy autostradach są znacząco wyższe od tych przy lokalnych drogach, więc warto zjechać z autostrady na tankowanie, ponieważ można zaoszczędzić na baku nawet 100 zł. Nie wiem, czy mnie widać, ale dotarliśmy do miejscowości Sterzing. Nie wiem dokładnie, jak się to wymawia, ale chyba Sterzing. Taką sobie zlokalizowaliśmy miejscówkę pod supermarketem Spar. Myślę, że tu jest w miarę bezpiecznie. Są tam jakieś w tle kampery stoją, także widać, że ludzie korzystają z tych usług noclegowych w parkingu Spar. My też skorzystamy. Musimy się trochę ogarnąć. Umyć co nieco, wyszorować, umyć paszczę. Idziemy spać. Jest godzina 23, co? A rano ruszamy. Gdzieś myślę około 6-7 się obudzimy i ruszamy na taką fajną trasę widokową z punktem kulminacyjnym na wysokości bodajże 2211 metrów. Sycylijska mafia za nami chodzi po nocy. Spoko luz. My się zimy nie boimy. I żadnych makaraniarzy, ani nuglorzy, ani bądziornów. Dobra, to widzimy się. Widzimy się rano. Godzina 6:30. Już po spaniu. A obudziły nas takie widoki. Obudził nas budzik. I zimno nas obudziło. Ją nogi odmarznęte.
teraz popatrzcie sobie, jaką jest to fajna miejscówka z nadli na śniadanko. Ławka jest, góry są, żarcie jest. Czego chcieć więcej? No coś pięknego. I w takim klimaciku będziemy sobie spożywać śniadanie. Trzymaj kierownicę! Nie umiem, jak tak fajnie grają. Kurde, taką fajną piosenkę już się skończyła. Wszystkie te piosenki są takie fajne. O, to jest chyba Rammstein. Chyba jak. Wjechaliśmy samochodem na 2211 metrów nad poziomem morza. Naszym balerunikiem daliśmy radę. A nazywa się to Spencer John. Teraz wam pokażę, że to jest 2211 metrów. Można sobie wbić tutaj samochodem bez problemu. Oczywiście kto ma ochotę, to może szlakami piechotą tutaj wejść. Jak najbardziej polecana taka trasa. My ze względu na to, że musimy na pewną godzinę dojechać do miejsca naszego docelowego, nie możemy się bujać na nogach, tylko samochodem. I tu jest pensjonacik, w którym można wynająć sobie nocleg, jest jakiś lokal. Chcemy się napić kawy, bo wyobraźcie sobie, że w całej Toskanii jest, jak oglądaliśmy, około, no prawie dobija do 30 stopni, a tutaj jest dokładnie 4 stopnie Celsjusza. Także jest bardzo zimno, bo ta ma jeszcze jakąś tam kurtkę, także się zabezpieczyła. A ze mną to średnio, bo mam jakoś bluza tylko i nic więcej. Idziemy obadać ceny w tym pensjonacie. Kwestii kawy, jak to wygląda, ile kosztuje, jak smakuje. Ale jak będzie kosztowała za dużo, to nie dowiemy się, jak smakuje. Także chyba ty. Tą drogą jechaliśmy. A tutaj takie ceny są, jeżeli chodzi o kawę. No i przyszło, żeby nie było. Patrzcie, ile jest kawy w środku. Z tym, że to, zaznaczam, jest podwójny espresso. To nie... Zamówiliśmy podwójne, bo stwierdziliśmy, że jedno to właśnie może być w takiej ilości, a to jest podwójne. No u nas by to chyba nie przeszło. No ale dobra, no kawę wypić trzeba z rana. To jest moc kawy. Ile kosztuje to espresso? 20. I musimy jakimiś objazdami jechać i to co nadrobiłem, nagidałem tam przepisy w górach, żeby nadrobić trochę czasu, a teraz znowu to stracę. Czyli my sobie w Włochach Radio Maria. Taka ciekawostka. Włoskie Radio Maria. Nie żebym byli jakimiś zwolennikami tego radia. Na pewno będziecie, ale jesteśmy. Ale jesteśmy pod wrażeniem zasięgu. Ojciec prowadzący jest jednak. Z każdym kolejnym kilometrem coraz bardziej dało się odczuć, że jesteśmy we Włoszech i zbliżamy się do Toskanii. Z uwagi na freestyle na drogach wśród kierowców i pieszych, którzy jakby wcale nie przejmowali się brakiem chodników i wyprzedzającymi na pasach samochodami, musieliśmy mieć oczy naokoło głowy, dlatego też klimat Toskanii z każdą chwilą był bardziej widoczny i odczuwalny. A mgła, która zawitała na końcu naszej trasy, tworzyła tajemniczość, którą pragnęliśmy odkryć. No i przyjechaliśmy na miejsce. Pokażę wam, jak wygląda nasza miejscowa. Pogoda moja parszywo, dosłownie parszywo, bo leje. Wcześniej jeszcze była mgła, także strasznie jest. Mam nadzieję, że do jutra się to poprawi. Jest godzina, no, prawie 18. Przyjechaliśmy po 17. Jeszcze nie zdążyliśmy się rozpakować.
Z panem już załatwiliśmy wszystkie formalności. Otoczenie wydaje się bardzo fajne, przyjazne i klimatyczne. Miejscowa nazywa się Villaggio Barigliani. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale z włoskim to zawsze miał problem. Wszystkie języki znam bardzo dobrze. I am. No wiem, I am. Z włoskim to kiepsko. Proszę bardzo. Koza, kominek. Telewizor mały, ale jest. Można coś się, czego się tam dowiedzieć. Co się dzieje w świecie. Łazieneczka, zaświecę. No, podstawy. Ale jest bidet, to już nie jest taki podstawowy format, że tak powiem. Wanna, można brać prysznic. Kucheneczka, lodówka. Kuchenka. No i pani zmokła kura kucharka. Buongiorno! Buonasera. I obiad się robi, znaczy się raczej późny obiad, bądź też obiad o kolację raczej. No jest miejsce do tego, żeby sobie zjeść. Kącik wypoczynkowy, że tak powiem. No i teraz najlepsze. Idziemy do góry. Tu czuć ten klimat Toskanii. W sensie dosłownym. No dobra, tu jest taka zajebista komoda. Toaletka ogólnie. Mało mi potrzebna. Ale komuś się może przydać. I są wieszaczki. Na takich łańcuszkach. Fajny pomysł. Łóżko małżeńskie. Łóżko pojedyncze. I łóżko pojedyncze. Czyli cztery osoby komfortowo tu mogą się wyspać. I pomieszkać. Dobra, idziemy na dół. Później zrobimy małe, znaczy się później, no za chwilę zrobimy małe podsumowanie tego wszystkiego, znaczy się wczorajszego, dzisiejszego dnia, bo mieliśmy dwa dni na spokojnie. Także podsumujemy to wszystko i zakończymy ten odcinek. No i dojechaliśmy szczęśliwie do celu. Teraz możemy podsumować naszą podróż, naszą drogę do Włoch. Odnośnie Czech i Austrii wszystko chyba zostało powiedziane na temat winetek i tak dalej, tej drogi. To zobaczyliście już wcześniej w filmie. Jedynie możemy odnieść się do Austrii. Warto zatankować paliwo po stronie austriackiej przed wjazdem do Włoch. Ponieważ we Włoszech jest zdecydowanie droższe paliwo i warto to zrobić sporo przed granicą. My zrobiliśmy to w miejscowości Lienz w Austrii, bo później już czym bliżej granicy, czym bardziej dojeżdżaliśmy do Włoch, tym były ceny wyższe. Także zatankowaliśmy w odpowiedniej chwili. No i to tyle na temat Austrii i Czech. Jeżeli chodzi o Włochy, kierowców włoskich każdy zna. Także na to trzeba uważać, bo z naszego doświadczenia, jesteśmy już tu teraz kilka dni, no jeżdżą jak szaleni, to raz, co niektórzy, ale są tacy, którzy właśnie znowu strasznie blokują drogi i jeżdżą ohydnie powolutko. I denerwują się tam ci, co jadą za nimi, i wyprzedzają ich i później jeszcze jest bardziej niebezpiecznie niż powinno być. Jeżeli jeszcze chodzi o Włochy, o tankowanie na stacjach benzynowych, to we Włoszech jest tak, że są różne stacje. Stacje samoobsługowe, czyli nazywają się, jak to jest taka informacja? Jest self napisane. Self, tak, dokładnie. Self jest napisane na stacji benzynowej. Wtedy tankuje się samemu. Są takie budki, bankomaty, można płacić kartą bądź też gotówką. Jeżeli płaci się kartą, to nie ma problemu. Jeżeli płaci się gotówką, to trzeba mieć to przemyślane, ile chce się zatankować, ponieważ te maszyny nie wydają reszty. Czyli lepiej wrzucić mniej niż za dużo, bo jeżeli wrzucicie za dużo, to nikt wam tej reszty nie wyda i pieniądze przepadną. To raz. Są stacje servito tak zwane, tak? Których pobierana jest dodatkowa opłata. Są dystrybutory, gdzie jest napisane self, a na drugim jest na przykład napisane servito. Jak chcecie, żeby wam nalali, to się podjeżdża tych servito, ale wtedy płaci się więcej. Płaci się więcej za obsługę. Ale zdarzają się stacje tutaj takie lokalne, bo też tankowaliśmy, w której obsługiwał nam pan i nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Jeżeli chodzi o prowincję, zdarzało nam się, że przejeżdżaliśmy 50-60 km i nie było żadnej stacji benzynowej.
Także trzeba to mieć na uwadze i trzeba zawsze jakoś tam być zabezpieczonym przed tym, żeby nie jechać na tak zwanych oparach do samego końca. Tylko się zabezpieczyć i zatankować odpowiednio wcześnie. Bo zdarza się, że trzeba gdzieś tam odbić do jakiegoś miasta, żeby sobie zatankować, bo po drodze na przykład nie ma żadnej stacji benzynowej. A jeżeli chodzi o Włochy, to wiadomo, z tą siestą jak jest. Czyli jak chcecie coś zjeść tam w godzinach popołudniowych, no to ciężko, naprawdę ciężko. Myśleliśmy, że tak to nie wygląda, że tak tylko piszą o tym, że jak przyjedziemy, to no to będzie normalnie, tak jak u nas będą jakieś lokale otwarte, ale nie. Po drodze jechaliśmy, udało nam się znaleźć jeden lokal, w którym chcieliśmy zjeść. Chcieliśmy zrobić sobie taki szybki posiłek, jakąś pizzę zjeść, coś na szybko i jechać dalej. Wchodzimy do lokalu, który był na szczęście otwarty i okazało się, że no, w tych godzinach to oni pizzy nie podają, jedynie lunch, czyli pełen zestaw obiadowy i tak dalej, który kosztuje dość dużo we Włoszech. Także musieliśmy się obejść ze smakiem i pojechaliśmy dalej. W takich wielkich miastach już nie jest to takie restrykcyjne. Można spokojnie sobie w Lucce, czy pewnie we Florencji, czy byliśmy też nad morzem miejscowości Manarola. I właśnie tam też nie było problemu z jedzeniem. Ale już w takich mniejszych turystycznych miejscach no to jest problem. Problem zdarzało nam się, że szliśmy na przykład w jakieś miejsce docelowe i był lokal otwarty, były jakieś owoce wystawiane, a przychodziliśmy z powrotem, czyli tam nie wiem, za pół godziny już było wszystko pochowane, pozamykane i już tylko się klamki całowało. No i to tyle w tym temacie. Także to wszystko. Do zobaczenia gdzieś w świecie, no i tradycyjnie do zaś. Jesteś na wizji? Zaraz się zesram. Co dobrze to było? No, no nie goda się obejść się ze smakiem, tylko obejść się smakiem. Obejść się smakiem się godo. Beata mi powiedziała, a nie obejść się ze smakiem. To tak gwoli wyjaśnienia.